Główną przyczyną jest zwichnięcie stawu ramiennego, czyli wypadnięcie. Głowa kości ramiennej przemieszcza się poza staw i w czasie tego ruchu odrywa obrąbek od kości. Natomiast nie jest to jedyna przyczyna, jest to może najpopularniejsza przyczyna, natomiast do uszkodzenia obrąbka również może dojść w sytuacji, kiedy doszło do tak zwanego nadwichnięcia, czyli głowa kości ramiennej tylko częściowo wysunęła się ze stawu, ale wróciła. Do tego typu urazów może dojść w trakcie uprawiania różnego rodzaju sportów, czy to są sporty walki, czy to są sporty kontaktowe, czy to są sporty z unoszeniem ramienia powyżej barku. Natomiast Kolejną, y, kolejną przyczyną uszkodzenia obrąbka y, może być, pow, mogą być powtarzające się obciążenia lub tzw. mikrourazy, do których dochodzi również, czy to w czasie uprawiania sportu, czy podczas wykonywania różnego rodzaju prac fizycznych.